Człowiek, żyjąc na ziemi, zapomina o odwiecznej woli Bożej, jaką jest uczynienie sobie istoty sobie podobnej. Skoro Bóg uczynił mnie na swój obraz i podobieństwo, co to znaczy? Że chce mnie mieć przy sobie. Logiczne? I on zrobi wszystko, aby człowieka zbawić. Jest to problem, na ile my się na Boga otworzymy. Jemu zaufamy. Tą istotą uczyniłem człowieka i pragnę, aby był zbawiony, ponieważ pragnę dać każdemu z was wieczne szczęście u mego Bogu. Dlatego Bóg posłuży się swoim synem. Zrobi dzieło dla nas wielu, nawet katolików, niezrozumiane. Dzieło krzyża. Pragnę dzielić się z wami moją radością. Kiedy człowiek zakłada rodzinę i pragnie wydać z niej owoc, wydać na świat potomstwo, widoczny dowód swojej miłości. Ja, będąc jednością w doskonałej rodzinie, jaką tworzę w swej świętej Trójcy, zapragnąłem wydać na świat potomstwo. Potomstwo boskie, obdarzone najwyższymi łaskami. Istoty rozumne, które będą potrafiły dzielić ze mną moją radość i mądrość. Upadek człowieka jest konsekwencją jego samowoli i buntu, przez który wpuścił do swojego serca szatana i jego wolę. W moim planie, mówi Bóg Ojciec, nie było upadku człowieka, ani jego zepsucia. Tego Bóg nie chciał. Natomiast, nazwijmy to technologicznie, produkt swego ojca, swojego łona, musiał poddać wypróbowaniu. Bóg mówi, człowiek miał być doskonały, aby doskonale odzwierciedlać moją doskonałość. Dzieci, nie byłoby cierpienia. Żyliby my wiecznie, kapujecie? Byłaby nieprawdopodobna symbioza. Lew nie byłby agresywny. Żmija by nie gryzła.